podziała nasze wyobraźnie. Wróćmy. Ci najmłodsi nie wrócą, bo nie pamiętają. 4 czerwca 1979 rok. Jasna Góra. Akt oddania Matce Bożej. 9 wierszy. Ile ufności, ile pewności. Matko dobrej rady, wskazuj nam zawsze, jak mamy służyć człowiekowi i ludzkości w każdym narodzie. Jak prowadzić go na drogi zbawienia. Jak zabezpieczyć sprawiedliwość, pokój na świecie. Wciąż od wielu stron straszliwie zagrożone. Jakże bardzo pragnę przy dzisiejszym spotkaniu zawierzyć Ci, o Matko, te wszystkie trudne sprawy społeczne, ustrojów, państw, które nie mogą być rozwiązane na drodze nienawiści, wojny, samozniszczenia, ale tylko na drodze pokoju, sprawiedliwości, poszanowania praw ludzi i narodów.
cezura wojny. Przywódca chrześcijan wciąż jest synem swego narodu. On poznaje życie w rozmaitych rolach. Kochający syn wspaniałego i rosyjskiego pochodzenia. Od niego i uczył się dzieci. Tak się coś zastanawia. W ilu domach on jest wyznawany? Ojciec jest przykładem modlitwy. Przykładem pomocy. Chlebny życzy. Jest Jezus dla dzieci, taki jak był ojciec. On mu zapewniał wykształcenie, realizację planów. Nie wiedział może literatury, że autorstwo. Jeszcze na polstwo nie było tym kryształem i celem. Zastanówmy się przez chwilę. Człowiek, który później opracował, mówił, uczył miliony. Niejednokrotnie myślę, że sam ze swoimi myślami odczuwał samotność tam w Wielkim Watykanie. Chociaż kalendarz pęcz miał od terminów.
Cud roku 1978. Oto co mówił prymas polski Stefan Kardynał Wyszyński, który was to się rozwiedzie. Jeszcze głębiej zrozumieliśmy, że w Kościele działa Bóg i szczególny głos Ducha Świętego. Jeżeli ludzie wątpią, czy jest jeszcze gdzieś na świecie, znak, cud odpowiada, że jeżeli coś jest cudem, to właśnie to, co miało miejsce w tablicy Sykstyńskiej 16 października 1978 roku. Cud był w tym, że wybrano papieża z kraju, który obronił swoją wiarę. Od 35 lat rządzony przez komunizm, przez nich laicyzowany, ateizowany, gdzie z kosztem walczą środkami administracyjno-policyjnymi, dyskryminując wiernych, wystawiając Kościół na największe próby. Tak mówił tego, co się zmienia. A Jan Paweł II odpowiedział. Proszę posłuchać tych sześciu tekstów. Czcigodny i umiłowany Księże Wojci, pozwól, że powiem Ci po prostu to, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zamierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było jasnej góry. Papieskie podróże to ojczyzna. Thank you.
Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam wraz z wami wszystkimi, niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ja, syn polskiej ziemi.
Józef, pokój Tobie.